Cześć wszystkim, z tej strony podróżniczy pan Paweł. Dzisiaj witam was z miasta o nazwie Egirdir, które leży nad jeziorem Egirdir. No i co? Plan jest taki, żeby troszeczkę pobłądzić. Aktualnie przechodzę przez bazar, tak jak możecie zobaczyć, i udaję się do wypożyczalni rowerów, żeby wypożyczyć sobie rowerek i pozwiedzamy trochę okolice, pobłądzimy, zobaczymy co uda nam się zobaczyć, co uda nam się spotkać. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa wycieczka. A tutaj bazary, jeszcze raz bazary. W sumie w Polsce można spotkać takie same. Także ogólnie przyjechałem tutaj wczoraj w godzinach wieczornych, w sam raz na zachód słońca. Cyknąłem kilka fotek. W hotelu generalnie spało mi się dobrze. Hotel nazywa się Golden Apple. Polecam, chociaż ceny w tej okolicy nie leżą do najmniejszych. Chyba najtańszy, tak, to był najtańszy hotel, jaki znalazłem w tym miasteczku i kosztował on 29 euro za noc. Więc całkiem sporo. Merhaba. Can I rent a bike? Okay. Yeah, for 6 hours. Six hours, yeah. Okay. How much, lira? Yeah, you can write. Outside. $75. Okay. Yes. In 6 hours. Yes. Okay. So I pay now or after? Pay now or after? No. Okay. Can I choose? Yeah, yes. The best one. I don't know. Choose for me. Yes, you. This one. Okay. 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 Everything. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Bye. No i elegancko mamy rowerek. Ciśniemy, dostaliśmy jakiś MTB-ak elegancki. O kurwa, ale hamulce. Ciśniemy teraz na taki punkt. Generalnie no tutaj to jeziorko wygląda z góry w ten sposób, jak teraz widzicie na zdjęciu. No i ciśniemy tam na koniec, zobaczyć co tam jest. Muszę się zatrzymać, żeby wyregulować sobie wysokość tego siodła. Dajcie mi chwilę. Piękne jeziorko, powiem wam, że w odróżnieniu od Antalii klimat tutaj jest znacznie, znacznie lepszy. Jest po prostu chłodniej. I jest to naprawdę mocno odczuwalne, ale zobaczcie tutaj. Piękne widoczki. No i jesteśmy teraz w takim miejscu, które tak naprawdę łączy tamten cypelek, bo tutaj po drugiej stronie od razu macie też jezioro. Coś się pierdoli tutaj w tych przerzutkach rowerku, ale rowerek generalnie zajebisty. Mam nadzieję, że gleby nie będzie. Powtórka z Gran Canaria. Ciśniemy zobaczyć co jest na końcu. Bo zobaczcie tutaj. Wow. Naprawdę ładne jeziorko i ono jest dość duże. Jak zwykle przed nami flaga. Kocham Turcję za to, że mają taki kult flagi.
Tym bardziej ta flaga ma dość fajną historię. Polecam zapoznać się w Google. No i tu macie jeziorko, no. Jest naprawdę kozackie. No, jest naprawdę świetnie. Rower mam wypożyczony na 6 godzin, tak jak słyszeliście. No i o godzinie 17:40 mam powrót. To znaczy jedziemy do Koni, do miasta o nazwie Konia. A teraz komu w drogę, temu czas. Przynajmniej amortyzacja na tym rowerze jest spoko. Bo na pewno dupa będzie boleć. Nie jeździłem jeszcze na rowerze w tym sezonie. A tam z drugiej strony, co jest fajne, to macie taką ogromną górę, na której też jest wbita flaga Turcji i generalnie jest tutaj sporo szlaków hikingowych. No ale nie mam niestety tyle czasu, żeby je zaliczyć. Więc no polecam wam tutaj przyjechać, jeżeli lubicie takie atrakcje. Słuchajcie, musiałem się tutaj zatrzymać, aż ściągnę okulary. Bo woda, jaka tam jest, jest po prostu krystalicznie czysta. Zejdźmy tutaj, mam nadzieję, że rowerami nie zajebią. Chociaż w muzułmańskich krajach kradzież raczej inaczej jest traktowana, no bo niby tak jak w naszej wierze jest to grzech, ale no oni są bardziej religijni. Wow, zobaczcie na to. Jest naprawdę, zobaczmy czy tutaj się nie zapadnę do wody. Mam nadzieję, że nie. Pełno ślimaków tutaj jest. A tutaj, o, wydaje mi się, że stąpam po wodzie. Zobaczcie, naprawdę krystalicznie czysta woda. Pełno kaczek, rybki. Więc myślę, że naprawdę jest tutaj czysto. Wygląda na to, że to by było na tyle. Dotarliśmy do końca cypelka. No i co? No i nico. Kaczka tam nurkuje w wodzie. A pan Paweł zapierdala na rowerze. Fajny chillout tutaj jest. Po drodze zauważyłem tutaj łódki. Tak samo, takie same łódeczki jak tutaj. Te małe. Zagadam może do Turasa, żeby mi jakąś dobrą cenę na rejsik zaoferował. No i co? I może mi się uda za jakieś cebulackie liraski popływać łódeczką. I nie mam pomysłu, co możemy robić, ale pojechałbym generalnie gdzieś. Tylko teraz tak, z tamtej strony no to będzie to kupa czasu. I kupa drogi. Więc myślę, że możemy pojechać w tamtą stronę i pojechać wzdłuż wybrzeża tam albo w ogóle tam. Merhaba, kapitan. Merhaba. This is your boat. Evet. Your. Okay. How much for bir saat. Bir saat. Manavur bir. Okay. One hour, 100 lira. Yeah. Okay. 250 lira saati. Okay. No ciężko się z nimi dogadać. 100 lirek za godzinkę. No dobra, jadę, co mam innego do roboty. You're the captain. Captain. Captain Jack Sparrow. Yeah. Kaplan diye. Bu da aynı senin gibi şöyle. No i co, udało nam się za stóweczkę. I make video, internet. For my family, for my friends. O, jak za 26 zł to nawet kurwa elegancko.
No i co? Prywatnie. Siadamy sobie tutaj elegancko, kaptan wszystko robi. Okej, okej. Yes, yes, photo, video, everything. Tamam, tamam. No, także zobaczcie, tutaj na przykład woda jest naprawdę, naprawdę, aż ściągnę okulary, naprawdę, naprawdę czysta. On chyba ma tam jakiś motor, nie, ma tutaj motor, widać, pod tym zielonym daszkiem. No i co, elegancja. Ło, ale będzie kurwa głośno. No to jazda. Silnik od czołgu chyba. Teraz kontroluję czas, żeby mnie w chuja nie zrobił. Dzisiaj teraz jest 11, więc do 12 sobie tu popływamy. No i co? Komu w drogę, temu czas? Jest generalnie mega spoko, ten kapitan, bardzo miły gość. Mam tutaj do niego kontakt, także jak będziecie zainteresowani, to nazywa się Ömer. Zobaczcie. Polecam, niedroga zabawa, a macie prywatną wycieczkę w naprawdę niskiej cenie. Tymczasem my zawróciliśmy, płyniemy z powrotem. Good. Thank you, captain. Thank you very much. Yes. Czyli pan mi wytłumaczył, że ta góra generalnie jest w kształcie śpiącej kobiety. Tutaj macie oczy, czoło, nos i tutaj macie już popiersie i ona sobie po prostu tak spoczywa. No i w sumie teraz jak na to patrzę, no to, to się z tym zgadzam. Zapytałem ich, czy można tam pohikingować. Powiedzieli, że niby można, ale nie wiem, coś tam. Kompletnie się nie mogę z nimi dogadać, więc co, spadam i zobaczymy na własną rękę. Wspinam się tutaj na górę, tą, którą widzieliście przed chwilą. Musiałem zejść z roweru, bo zjebały się przerzutki i na najwyższej tutaj nie ma szans, żebym wjechał. Zadyszałem się jak świnia. Ale zobaczcie, idę sobie, idę i nagle widzę coś takiego. Wow. Tylko żebyśmy go nie przestraszyli, zobaczcie. Normalnie żółw. Ciekawe, czy dziki. O, nie chowa się żółwik. Ciekawe, czy dziki, czy kogoś. No ale generalnie jesteśmy w takim małym, jakby lasku. Nie mam pojęcia. Ale żółwik tutaj popierdala z górki. Widzimy się na górze. Dotarliśmy tutaj na górę. Wow. Ogromne jest to jezioro. Ale strasznie muchy gryzą. Zostawiam tu rumaka. Mam nadzieję, że nikt nie zajebie. Lokujemy go. I idziemy sprawdzić, czy taka kawiarenka jest otwarta. Cyk. Elegancko. Dobra, zobaczmy. Tam wcześniej były schody, ale no ja mam rower, nie będę zapierdalał z nim po schodach. A stąd sobie fajnie zjadę. Mam nadzieję, że nie wyjebie fikoła. Bardzo, bardzo cicho tu jest i pachnie takim losem, lasem, sosny i tak dalej. Merhaba. Merhaba. Geldin. It's open? Open. Open, yes. Okay. Kafe, te, tea, chai, coffee. Chai, kafe. Do you have menu? Menu.
Okay, okay, thank you. No to zobaczcie. Piękny punkt widokowy. No i to by było na tyle. Mega chillowa miejscówka, zobaczcie, tutaj macie bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo ławeczek do siedzenia, a ogólnie no jest przepiękny widok na całe jeziorko. Nie ma tutaj nikogo, więc można sobie wychillować, porobić kilka fotek, zjeść. Tutaj widziałem jakieś naleśniki, jest kawa, herbata, więc generalnie zamówiłem lemoniadę i zobaczymy, 15 lir kosztuje, więc grosze generalnie. Porobię kilka fotek i co? Będziemy się zwijać gdzieś tam na dół. Jest teraz godzina 12.20. O 17.40 ma autobus, więc mam jeszcze trochę czasu. Prawdopodobnie pojedziemy sobie na rowerku gdzieś tam po drugiej stronie i zobaczymy drugą część miasteczka. Coś w tym stylu. No i co? Lemoniadka z widokiem. Elegancko. Test smaku. Przepyszna, zimna. Pozdro. Zjechałem z górki i chciałem dojechać na plażę, która znajduje się gdzieś tam. No ale niestety zabłądziłem gdzieś w pizdu na jakimś wypizdowiu. Chociaż jest tu pięknie. Droga się skończyła, no i nie wiem. Muszę się chyba wracać. Nie jest łatwo jeździć na tym rowerze, bo przyrzutki nie działają i pod górkę to nie ma opcji, że wjadę na najwyższych. Ale zobaczcie sobie, tutaj piękna rzecz. Flaga Turcji. Jak ktoś by jeszcze nie wiedział, to Turcy mają obsesję na punkcie własnej flagi. No i właściwie to chyba jestem w jakimś miejscu dla Meneli. Tak bym to podsumował. Ale widoki wynagradzają. Idziemy tam. Tutaj, z tego co wiem, w ogóle to jest bardzo dużo terenów wojskowych, jest baza, to jest wszystko ogrodzone i tam, z tamtej strony też jest baza wojskowa, jest tu chyba w ogóle mundurówka, szkoła, no, więc widzimy się zaraz tam na plaży, no i będę musiał znaleźć coś do żarcia, bo robię się już głodny. Okej, guys, wygląda na to, że dotarłem, jest wejście na plażę, było to zupełnie po drugiej stronie góry. Idziemy sprawdzić. Wygląda całkiem nieźle. Jest trochę zasyfiona. No, szkoda. Ale jest bardzo szeroka. Piasek. O, mega gorący, ale taki bardzo, bardzo drobniutki jak pyłek. No więc fajny, dobry dla dzieci. Plaża, jak widać, leżaka nie będę wynajmował, przejdę się tutaj i zjemy na żarcie. Zobaczmy, czy woda jest czysta. No taka rodzinna miejscowość turecka, powiedziałbym. Nie widziałem tutaj żadnych obcokrajowców. No, woda czysta. Jak w pizdę strzelił. No i cieplutka. Zobaczcie sami. Dobra, znalazłem restaurację. Zaraz mi chyba padnie bateria, ale zobaczcie, poprosiłem o wodę i dostałem coś takiego. Normalnie plastik, jak u nas Danony sprzedają, to u nich woda. No pozdro. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem, ale uważam, że trochę marnotrawstwo plastiku.
zobaczcie, Adana Kebab. Tak wygląda Adana Kebab w Turcji. Macie pitę i pod nią taka shish, to chyba się nazywa. Do tego sałatka i jakiś sos. Ja będę się z wami żegnał, to już będzie koniec tego vloga, także dzięki serdeczne za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, wysyłajcie znajomym i dajcie znać, co sądzicie o tej miejscowości. Do następnego, cześć!